Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na środę. Środa, karty dnia, środa, 24 lutego. Karty dnia. Bardzo zbliżony jest ten układ do tego układu z wtorku. Podobne karty się również pojawiły. Mam na myśli tutaj te dwie karty kielichowe, tak? Czyli ósemkę i siódemkę kielichów. I wczoraj Wam mówiłam o tym, żeby zachować powściągliwość, żeby nie podejmować takich raptownych decyzji, że ktoś będzie starał się nas na coś namówić, będzie jakaś propozycja, ale prawdopodobnie po przemyśleniu my jednak zrezygnujemy z tego. No i tutaj mam w koronie tego układu właśnie te rezygnacje, odwracacie się od czegoś plecami i rezygnujecie, tak? I to jest wasza taka autonomiczna decyzja. Królowa Mieczy to jest osoba, która jest pewna swojego zdania. Wszystko ma bardzo dokładnie obmyślone. Trudno ją przekonać, przegadać na przykład taką siódemką kielichów, tak? Czyli tutaj, a zobaczysz, jak będzie super, a zobaczysz, to będzie świetny projekt. Tak więc ta królowa mieczy, ona nie da sobie w kaszę dmuchać i ona no, zna swoją wartość i widzi takich rzeczywistych barwach to, co jest, tak? Tutaj nie ma żadnego przekłamania, tak więc ja myślę, że to jest bardzo duża kontynuacja tego, taka spójny jest ten układ z tym układem dnia wczorajszego, ale to wszystko przychodzi tak na spokojnie. To nie jest właśnie coś, co przyjdzie do Was rano, tak? Tutaj mam taki spokój. Jesteście pewni, pewne tego, co postanowiliście. No i ta dziewiątka mieczy. Może być jakieś nieprzyjemne odczucie, nieprzyjemne uczucie, jakiś dyskomfort. Możecie po prostu odczuwać dyskomfort, ale od razu Wam tutaj mówię, nie dajcie się, po prostu nie dajcie się swoim jakimś tam lękom, niedomówieniom takim wewnętrznym, dlatego że wszystko wskazuje na to, że decyzja, którą podjęliście, jest dobra i po prostu idźcie w tę stronę. Mam wrażenie, że może w szczególności pod koniec dnia pojawić się jakaś wątpliwość, ale wróćcie do energii królowej mieczy, no i tupnijcie nogą, powiedzcie, ja wiem. Tak? I tutaj sobie dopowiedzcie, co wiecie. Tak? Nie rozmieniajcie się na drobne. Nie dajcie się właśnie tym wątpliwościom. Tak więc, kochani, takie wiadomości dla Was. Ja Wam ze swojej strony życzę spokojnej środy, wszystkiego dobrego. No i miejmy nadzieję, że rozjaśnią się te energie, jak będzie bliżej weekendu. Trzymajcie się. Do usłyszenia już jutro.